Cześć kochani, dzisiaj nagrywamy hol zakupowy razem z gwiazdą internetu Kirą. Nie, żartuję. Hol będzie oczywiście, ale na początku tego filmu chciałabym Was do czegoś namówić, moi drodzy. Jako że od tygodnia mieszka ze mną to urocze stworzenie, które na początku mnie gryzło, biło i syczało. I to urocze stworzenie ma na imię Kiro i to jest kocurek. I do czego Was chciałam namówić? Ja Kiro wzięłam ze schroniska. I chciałam Was namówić do tego, że jeżeli chcecie mieć jakiegoś zwierzaka, zresztą pisałam o tym na Facebooku, tam jest taka obszerniejsza notka, to pamiętajcie o schroniskach zawsze, dlatego że tam czeka na Was mnóstwo zwierzaków. Tak, Kiro? I tak, dzisiaj Was zaskoczę, bo nie mam tutaj stada butów, mam tylko jedną parę butów, bo postanowiłam się troszeczkę może jednak ograniczyć tej jesieni, dlatego że w tamtym roku bardzo dużo właśnie butów mi przybyło, więc kupiłam sobie tylko jedną parę, a co jest jeszcze ciekawsze, to nie kupiłam butów damskich, męskich też nie kupiłam, ale kupiłam buty dziecięce. Pamiętacie, może w zeszłym roku kręciłam film o Reebokach, stricte o tych butach klasikach, Reebokach klasikach, to była taka recenzja i to była moja pierwsza styczność z Reebokami i tak się zakochałam w tych butach, że już mam kolejne kilka par i właśnie teraz też nie mogłam się powstrzymać i kupiłam sobie kolejne Reeboki, tym razem po prostu w innym kolorze. A co jest ciekawe, to są buty też juniorskie, to też Wam mówiłam w tamtym filmie, że warto czasem sprawdzić, czy to, co nam się podoba, nie występuje też w wersjach juniorskich. A dlaczego w juniorskich? Dlatego, że juniorskie wersje są tańsze. Ponieważ te buty Reebok Classic, minimalnie się różniące, damskie, kosztują 380 zł. Może teraz trochę taniej, jak się zaczynają jakieś zniżki. A za te zapłaciłam 180. I generalnie no, niczym się nie różnią. Może troszeczkę rozmiarówką. I to jest tak na dobrą sprawę pierwsza i jedyna taka podstawowa, główna różnica, bo ja w tych butach mam rozmiar 37 i one są na mnie lekko luźne, podczas gdy w Reebokach klasikach, które też zresztą niedawno Wam pokazywałam, takich damskich, typowych, mam rozmiar 37,5. A powiedziałabym nawet, że te juniorskie właśnie lepiej leżą, także przede wszystkim gigantyczna różnica cenowa. Ja te buty właśnie wypatrzyłam na Zalando w damskiej wersji i strasznie, strasznie mi się spodobały. Ja ogólnie lubię bardzo kolor zielony, to Wam już dużo razy mówiłam. I właśnie jak zobaczyłam damskie te Reeboki zielone, to stwierdziłam, kurczę, ekstra, ale oczywiście no tyle kasy, nie doczekam się promocji i postanowiłam po prostu na jakiejś, nie wiem, nocy zakupów czy shopping weekend, coś takiego, poszukać ich w wersji właśnie juniorskiej, a nuż się uda. No i się udało. I jeżeli chodzi o te buciki, to to są buty takie ciemnozielone, taka butelkowa zieleń. Pasują mi do paznokci, pewnie widzieliście na Instagramie, bo wrzucałam. I to jest taka ciemna zieleń butelkowa. To są buty zamszowe, więc wiadomo, na jakieś deszcze i tym podobne rzeczy. One nie będą dobre. Natomiast to jest tak jakby troszeczkę taka, mam wrażenie, wersja cieplejsza Reeboków. Troszkę się różnią moim zdaniem od tych modeli, które na przykład były wprowadzane na wiosnę czy lato, bo po prostu są grubsze troszeczkę, masywniejsze, takie jakby cieplejsze. Także jesienne Reeboki to jest numer jeden, co Wam dzisiaj pokazuję. Druga rzecz, którą Wam pokażę, to jest zegarek. I dostałam zegarek, tak może pokażę, od Daniela Wellingtona i dla Was oczywiście też mam zniżkę, bo to jest tak, że jak ja coś dostaję, to jak się uda jeszcze coś dla Was wyciągnąć, to jest super. Także ja mam zegarek 28 mm, nazywa się Melrose i to jest zegarek w kolorze różowego złota. 28 mm. Dlaczego to zaznaczam? Bo 10 października była premiera tych zegarków dokładnie w tym rozmiarze. Wcześniej były 32 mm, a teraz właśnie mają też 28 mm. Już pomijając to, że oczywiście jak zegarek jest trochę mniejszy, to jest tańszy, co przy cenie zegarków, które kosztują kilkaset złotych, no może robić różnicę, to jak dla mnie jest też bardzo wygodny po prostu, bo ja nie do końca może lubię takie gigantyczne zegarki, dlatego też od jakiegoś czasu właśnie zastanawiając się już nad kupnem zegarka, szukałam jakichś takich właśnie mniejszych i tak się złożyło, że no jakoś po prostu tak, że
napisali do mnie z Daniela Wellingtona. Ja powiedziałam, oczywiście, jasne, fajnie. Będzie zniżka dla widzów, także macie minus 15% na stronie Daniela Wellingtona na Kotszulow. To wszystko będziecie mieć też oczywiście w opisie. Podobnie jak linki do wszystkich rzeczy, które Wam pokażę. A co mnie w tym zegarku jeszcze zaskoczyło, bo jestem też, tak jak mówię, nieprzyzwyczajona raz do zegarków, dwa, jak już zegarki to mi się kojarzą z takimi zegarkami, jak mój tata na przykład nosi, które tykają. Najciekawsze w tym zegarku jest to, że siedziałam i się zastanawiałam, jak go w ogóle uruchomić, czy coś jest z nim nie tak, czy o co chodzi. Oczywiście jak to kobieta, nie popatrzyłam w instrukcję, bo kobiety patrzą w instrukcję dopiero jak wszystko inne zawodzi. No i okazało się, że rzeczywiście ten zegarek wystarczy tak jakby wyciągnąć tutaj tą zawleczkę, nie wiem nawet jak się nazywa, pokrętełko, ustawić godzinę, wcisnąć i ten zegarek działa, nie tyka ani nic, tylko po prostu działa, także ja Wam polecam, bardzo fajnie się nosi i co więcej, czasami takie bransoletki i tym podobne rzeczy na przykład szczypią, łapią nam włoski na ręce, no chyba, że ktoś sobie, nie wiem, depiluje, goli wszelkie owłosienie. Ale właśnie ten tego nie robi i to też jest fajna, fajna rzecz. Okej, pokazałam kota, pokazałam buty i zegarek, to teraz może przejdę do torebki, którą tu widzicie i w sumie tak jakby mogliście sobie już się pooglądać przez cały ten czas jak gadam, jeżeli Was na przykład nie interesowało to co mówię. I pokażę Wam jeszcze torebkę i to też jest taki powiedzmy mój deal zakupowy. Ja tą torebkę kupiłam, ja wiem, miesiąc temu, ale już po tak jakby nagraniu tego haulu, który był ostatnio, także nie miałam Wam możliwości jej pokazać. Generalnie to jest torebka kupiona z myślą o przyszłym roku, o lecie, bo może nie do końca się w jesienną aurę wpasowuje, a to jest torebeczka Even & Odd. To jest taka bardzo tania marka, tak mi się przynajmniej wydaje, bo tą torebkę kupiłam za 38 zł na właśnie takich zniżkach na Zalando. Więc to jest taka dosyć tania marka, nie mówię też tutaj, że ta jakość jest jakaś zabójcza, wybitna czy coś takiego, bo przypuszczam, że nie jest, ale wiecie, no ja lubię jak się błyszczy, jak się świeci, jak się mieni, takie syrenkowe klimaty, także no nie mogłam się powstrzymać, tym bardziej, że jest jeszcze duża, pojemna, tania, więc co więcej można chcieć. Tak jak mówiłam w ostatnim haulu zakupowym, twardo się trzymam niewydawania gigantycznej ilości pieniędzy na ubrania. Wiecie, ten kac taki zakupowy po wiośnie i lecie w dalszym ciągu, że tak powiem, trwa. Więc stwierdziłam, że tak jak zawsze z Shein-em sobie współpracuję na zasadzie, że oni mi coś przysyłają barterowo, a ja to pokazuję, to właśnie tym razem też wybrałam trzy rzeczy, które Wam pokażę. Jedna jest taka, powiedzmy, średnia, a dwie są bardzo fajne. No co tu ukrywać? No jedna jest średnia, może wygląda fajnie, ale ma mankament, ale do tego zaraz dojdę. Pierwsza rzecz, którą Wam pokażę, to jest kamizelka futrzana. Futrzana kamizelka z taką grubą stójką, więc na jesień na przykład do ramoneski czy grubszego swetra, Kiro dokazuje, będzie po prostu idealna, jest idealna właściwie. I tak, wiecie, że jestem gigantyczną fanką wszelkich futrzaków. Jak pamiętacie moje hole z tamtego roku, to wiecie, że chyba kupiłam trzy futra i jeszcze jedno, którego Wam nigdy nie pokazywałam. Takie z second handu. Może Wam w którymś momencie je jeszcze pokażę. No ale w każdym razie, jak miałam możliwość wybrania czegoś i były futrzaki, no to oczywiście wybieram futrzaki, a najlepiej jeszcze, żeby to były takie kolory, które nijak się mają do rzeczywistości. Czyli nikt mi nie powie, że zamordowałam różowego flaminga albo coś takiego, no bo to jest po prostu bardzo sztuczne futro i to widać. I to jest fajne moim zdaniem w tym futrze. To jest taka prosta kamizelka. Ona jest takiej długości troszkę za pupę, także jest też, że tak powiem, grzejąca właśnie na tą porę jesienną. Oczywiście no na zimę nie do końca, ale można stworzyć bardzo fajną stylizację właśnie na bazie takiego różowego futra. Jest to ciepłe. I tak jak ja płaciłam w tamtym roku po na przykład 50-70 funtów za te sztuczne futra na Asosie, to szczerze ja nie widzę żadnej różnicy między tamtymi futrami a tym futrem z Shein. To jest tak jakby, ma takie same właściwości. To jest po prostu sztuczny jakiś futrzak, sztuczne futerko na podszewce i też grzeje, więc tak jakby
nie widzę powodu, żeby przepłacać, a jest to taki fajny, wyrazisty dodatek do stylizacji. Także numer jeden. Druga rzecz shinowa to jest taki kożuszek. Wiecie, kożuszki są hot w tym sezonie. Powiem Wam tak. Nagrałam nawet trendy takie ogólne, nie tylko obuwnicze i miałam pewne perypetie takie, że Szulow no, nie działał przez 2-3 tygodnie i stwierdziłam, że teraz siarą by było wrzucanie tych trendów. Wszyscy już wrzucili, więc wiecie co jest modne, nie będę tych trendów wrzucać, ale tak, będę wspominać w filmach po prostu, co jest jeszcze modne. Taki kożuszek, oczywiście różowy. Generalnie jak zaglądam do swojej szafy teraz z takimi jesienno-zimowymi rzeczami, to tam jest pastelowo, ale głównie różowo. No cóż, tak mam po prostu. Oprócz błysków syrenich, lubię też róże. I właśnie zamówiłam też taki kożuszek. On jest fajny, całkiem fajnie leży, aczkolwiek ja mam do niego jeden zarzut. Ja go założyłam, żeby spotkać się z moją koleżanką parę dni temu i ten kożuch ma od wewnątrz takie szwy. Ja Wam to może pokażę. Takie szwy wszędzie. A założyłam pod niego bluzkę z krótkim rękawem, żeby mi nie było za gorąco, bo on jest bardzo, bardzo ciepły. Przynajmniej na taką jesienną pogodę. I te szwy tutaj, te szycia, te klejenia, bo tutaj jakiś klej też jest, one drapią. Także to jest rzecz bardzo fajna. Natomiast jest fajna, jeżeli założymy do tego coś z długim rękawem, żeby po prostu nie było tego dyskomfortu, że coś nas tam drapie, coś nas tam skubie, coś nam tam dokucza. Także to jest druga rzecz. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to zarówno tego futrzaka, jak i ten kożuszek mam w rozmiarze M i przy moim wzroście 1,70 m i moich wymiarach takich przeciętnego człowieka płci kobieta, jest ok. Nie jest zaniżona rozmiarówka, nie jest zawyżona, jest po prostu ok. Także takie luźne okrycie, ono nie jest oczywiście zapinane, podobnie zresztą jak to, więc to są takie rzeczy bardziej też, wiecie, na taką pogodę, że możecie mieć pod spodem jakiś t-shirt, czy jakiś sweterek, takie, które jednak tutaj w tej części z przodu dadzą Wam troszkę więcej ciepła, albo po prostu gruby szal. Rzecz numer dwa, ubraniowa. Trzecia rzecz z kategorii ubranka, to jest też sweter. Znaczy to nie jest też sweter, to jest sweter też z Shein i to też jest M-ka. I to jest mega ciekawy i mega fajny sweter. On jest z jakiegoś takiego grubego splotu, można tak powiedzieć. On jest gruby, on jest ciepły, taki typowo jesienno-zimowy. I jak go wyciągałam z opakowania, to nagle się wystraszyłam, bo mi na nogę spadły jakieś futrzaki. To znaczy ja wiedziałam, że ten sweter, tak jak widzicie tutaj, ma futrzane kieszenie, ale myślałam, że to są takie kieszenie na stałe. Natomiast to są takie kieszenie na guziczkach, na gumeczkach, które możecie spokojnie sobie odpróć i wtedy macie taki basicowy, szary sweter. A jak w ogóle Wam się znudzą te futrzane elementy, albo mi jak się znudzą, to można po prostu odpróć także te guziczki. Także taka bardzo basicowa rzecz, powiedzmy z akcentem sezonowego futra. Wszystko jest fut... Kiro, wyłaź stamtąd! Kć, kć, kć! Wyłaź! Wszedł mi do szuflady. Co za kot. I to jest właśnie trzecia rzecz. Ten sweter podoba mi się z tych wszystkich rzeczy, które dostałam najbardziej, bo jest po prostu takim fajnym, miłym, ciepłym, jesiennym otulaczem, który jest też tak jakby modułowym ubraniem. Ja lubię takie rzeczy, wiecie, mnie to tak kręci, jak są takie rzeczy, którym właśnie można coś przyczepić, odczepić i nosić na różne sposoby. Także to jest rzecz numer 3. Jeżeli chodzi o rzeczy, które mogę na siebie włożyć, to by było na tyle. Natomiast kupiłam jeszcze parę rzeczy, powiedzmy, takich urodowych, beauty z tego segmentu. Nie wiem, czy to dobrze mówię, ale w każdym razie w tej kategorii. I po pierwsze, pamiętacie, jak w ulubieńcach Wam opowiadałam, że moją taką ulubioną bazą hybrydową jest baza proteinowa z Indigo i to jest fakt, to się do tej pory nie zmieniło, to jest mistrzostwo po prostu, ale ja na przykład nigdy nie miałam kolorów właśnie lakierów z Indigo, więc stwierdziłam, że sobie kupię. I tak, jakiś czas temu weszła nowa kolekcja Mama Style Indigo, reklamowana przez Natalię Siwiec i tak dalej, cała kampania i tam jest mnóstwo tych kolorów, nie wiem dokładnie ile, ale chyba z 20 i ja sobie wybrałam jak na razie, dwa z tej kolekcji. Pierwszy to jest ten, który mam na paznokciach, to jest taka butelkowa zieleń, nawet jeszcze ciemniejsza niż te buty i to tak mi się idealnie jakoś zgrało i nazywa się Glam Mom.
To jest numer jeden i rzeczywiście ten lakier jest świetnie napigmentowany. Te lakiery są takie właśnie mocno napigmentowane, tak czuć różnicę do na przykład jakichś takich, powiedzmy, mniej firmowych hybryd, które czasami tam próbujemy. Co się dzieje? Poczekajcie. Chodź, chodź, chodź. Teraz nagrywamy z Kiro. Także to jest Glam Mam. Podoba Ci się, kocie, nie? Tobie się podobają te paznokcie. To jest numer jeden i go odłożę teraz. Numer dwa to jest Can't Speak French. A dlaczego Can't Speak French? To jest taka w ogóle ciekawa teoria, ponieważ wszystkie te lakiery z tej kolekcji mają jakieś takie nawiązania do bycia mamą, bo to jest po prostu kolekcja Mama Style. Can't Speak French to generalnie kojarzy mi się tak, okej, idź sobie, kojarzy mi się w taki sposób, że małe dzieci jak mówią, to mówią o bla 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 bla, takie różne dziwne rzeczy, które rzeczywiście czasami brzmią tak zdeczkę po francusku. Nie wiem, tak mi się ta nazwa kojarzy, także Can't Speak French. To jest taki ładny, wpadający w róż nudziak. Tego jeszcze nie próbowałam, ale teraz będę przemalowywać paznokcie. Myślę w weekend, także myślę, że to będzie kolejna rzecz, którą sobie nałożę. Kocie! I jeszcze dwie nowości hybrydowe. To jest z kolei Neonail i to jest kolekcja Boho. Bo teraz jest jakiś taki sezon, że wszyscy takie po prostu firmy hybrydowe wypuszczają nowe kolekcje, no i oczywiście kasa leci. Bo wszystkie te kolekcje jesienne zawsze mi się podobają, bo mają takie właśnie fajne, spokojne, stonowane kolory. No ale dobra, przechodzę dalej. I tak, Neonail z kolei wypuścił kolekcję kilku kolorów, która się nazywa Boho. I moja koleżanka z pracy miała Violet Garden na paznokciach ostatnio. I tak się zakochałam w tym kolorze. To jest taka przepiękna, przepiękny, stłumiony fiolet, że oczywiście go zamówiłam. Do tego mam jeszcze Lavender Morning, też z tej kolekcji Boho. To z kolei jest taki stłumiony, jakby to nazwać, nie trupi, ale taki mocno stłumiony, może przyszarzony trochę, blady róż. A ja generalnie jestem wielkim poszukiwaczem idealnego różowego koloru hybryd do paznokci. To jest już prawie to, czego szukam, ale też jeszcze nie do końca. Także w ogóle jak macie jakieś takie sprawdzone, neutralne, ale różowe kolory hybryd, to możecie mi dać znać w komentarzach, bo ja po prostu jestem wielkim poszukiwaczem i jakoś jeszcze nie mogę znaleźć tego idealnego różu. Także takie dwa Neonaile. Moje szalone Rossmanowe zakupy to jest to. Aż dwie rzeczy. Serio. Serio. Nie pokażę Wam krzyka kosmetyków, bo wychodzę z założenia, że jeżeli mam dwa podkłady, to już jest aż za dużo. Nie będę kupować kolejnego. A moją słabością są pomadki. Jedną z nich widzicie na moich ustach. I to jest pomadka Eveline Cosmetics z serii... już. Aqua Metallic. Po prostu metaliczna pomadka. Pamiętacie, jak Wam pokazywałam Nable za 50 zł? No to ta kosztowała mnie na promocji 5. I też jest fajna moim zdaniem. To jest to, co mam na ustach. To jest taki kolor jakby różu właśnie z metalicznym połyskiem. Różu, czerwieni, trochę... trudno to określić, ale w każdym razie widzicie po prostu to tutaj. A druga pomadka to jest pomadka z Maybelline i ona chyba kosztowała mnie 12 zł, 15, coś takiego. Też przy tych promocjach właśnie. I to jest druga pomadka, którą mam z tej serii. To jest taka seria nudziaków, matowych nudziaków. Pierwsza, którą kupiłam, wygląda tak, że jak pomaluję nią usta, to generalnie można stwierdzić, że ich nie mam, bo ma kolor mojej skóry. I tak jakby był to taki niezbyt udany zakup. Natomiast pamiętam, że ta pomadka się bardzo fajnie zachowuje na ustach i nie wysusza jakoś. Jest taka dosyć miła, więc stwierdziłam, że jak znajdę właśnie jakiś kolor, który bardziej mi będzie pasował, to sobie jeszcze kupię. Skoro była promocja w Rossmanie, no to czemu oczywiście nie. I kupiłam właśnie kolor 987 i to jest kolor Smoky Rose. To jest też taki nudziak, natomiast on jest taki jakby troszeczkę... też, powiedzmy, przytępiony ten kolor i nie jest do końca nudziakowy. To jest taki nudziakowy, spokojny róż. Mój Gracjan w ogóle powiedział, że to jest najfajniejsza pomadka, jaką mam, jeżeli chodzi o kolor. Także takie małe zakupy. I to by było na tyle, moi drodzy. Pamiętajcie o zniżce na stronie Daniela Wellingtona. Przepraszam, ja się śmieję, bo powtarzam to czwarty albo piąty raz, bo mi się cały czas plącze język, jak mówię Wellington. Ale pamiętajcie o zniżce, którą mam dla Was. Jest też w opisie wypisana.
I tak na dobrą sprawę to wszystko. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrowienia od Kiro, który tutaj atakował wszystko, co się da w międzyczasie. I teraz wszedł do szuflady. I do zobaczenia, pa!